Witamy Was. Za oknem szaro, a my tutaj w słonecznej atmosferze z cudowną, ciepłą osobą jest z nami Ewa Gil. Witamy. Bardzo mi miło. Witam serdecznie. To są Pani pierwsze warsztaty w Holandii. Jak wrażenia? Jak to się stało, że jest Pani dzisiaj tutaj z nami i oświetla nas? No, swoim światłem! Tak, ale tym pozytywnym, cudownym światłem, pełnym energii. Mamy odzew od Polek mieszkających za granicą, że chciałyby przyjechać, ale po prostu mają, co tu dużo mówić. Są to koszta, trzeba się zwalniać z pracy, często są dzieci, rodzina i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że skoro jest popyt na to i dziewczyny chcą się rozwijać i uczyć, to stwierdziłam, że ja przyjadę do Was, czyli do klientek, które, do kursantek, które chciały się czegoś ode mnie nauczyć. Myślę, że mi jest łatwiej przylecieć do Was, do moich kursantek tutaj, niż one wszystkie do mnie. Jak Pani wrażenia po pierwszym spotkaniu takim na żywo? To jest takie rozczulające dla mnie. To jest takie moje krajanki, tak żyją sobie, jak wam tutaj się żyje. Od razu pierwsze pytanie, jakie zadałam, kiedy weszłam i zobaczyłam te wszystkie uśmiechnięte buzie, jak wam się tutaj żyje, czy jesteście szczęśliwe, czy wszystko się wam dobrze tutaj układa. I w ten sposób tak naprawdę przełamuję swego rodzaju barierę między mną a nimi, dlatego że one często wyobrażają sobie mnie, że jak jestem pani z telewizji, to na pewno mam wysoko zadarty nos i jestem pani nauczycielka, co tam wie, bardzo dużo wie, a wy się nie znacie, więc nie mówcie. Właśnie nie tędy droga, nie tędy zupełnie. Pracuje pani już 23 lata w zawodzie, jednak wiem też, że początkowe plany zawodowe były trochę inne. Bardziej kierowała się Pani w stronę bycia gwiazdy, czyli śpiewanie? O, w stronę bycia gwiazdy, to jest może nie do końca tak. Urodziłam się w artystycznej rodzinie, gdzie ze strony mojego taty, mój dziadek był rzeźbiarzem, więc po nim mam to upodobanie do wizażu, do uwielbienia formy. Ze strony mojej mamy wszystkie dziewczyny są śpiewające. I zawsze muzykowałyśmy. Ja urodziłam się śpiewająco. Śpiewam od zawsze, od dziecka i kształciłam się w tym kierunku. Jestem po szkole muzycznej. Uczyłam się śpiewać też między innymi u Eli Zapędowskiej, u Ewy Kosak, Piotra Hajduka. I zawsze chciałam być piosenkarką. Nie myślałam o tym, żeby być gwiazdą, ale myślałam o tym, żeby śpiewać. Bo to mi w duszy gra. To jest ode mnie często silniejsze. Muszę się Państwu przyznać, że jak to się mówi, jak sobie chlapnę, to wtedy szybciej myślę dźwiękiem, szybciej myślę dźwiękiem niż słowem. Jest to po prostu we mnie. Maluję od 25 roku życia. Tak? Może trochę wcześniej. Ale od 18. Od 18. Tak. Ale muzykuję od dziecka. Także gdy ktoś mnie czasem pyta, czy nie żałujesz, że przestałaś śpiewać i już to nie jest twoja droga. Absolutnie nie. Nie da się przestać Absolutnie śpiewać. Absolutnie nie. Tak. Nie da się przestać śpiewać. Dokładnie tak. Dzisiaj więcej, mam więcej szczęścia niż rozumu, dlatego że pracuję przy programach telewizyjnych, gdzie jest bardzo dużo muzyki. Jak oni śpiewają, tak? Nawet You Can Dance, to jest taneczny program, ale tam jest bardzo dużo muzyki. Twoja twarz brzmi znajomo, przede wszystkim Idol, prawda? I wiele, wiele innych programów, czy Big Music Quiz, czy wiele innych programów, gdzie cały czas jest muzyka. Więc tak naprawdę mogę połączyć swoje dwie pasje, bo w dodatku maluję i poznaję gwiazdy, właśnie gwiazdy, które pięknie śpiewają, często są to osoby, których piosenek uczyłam się w szkole muzycznej. A dziś mogę ich dotknąć, mogę ich pomalować. Są fizycznie. Są fizycznie, więcej, ja mogę z nimi pośpiewać. I często tak bywa właśnie, że w garderobie siedzimy sobie i śpiewamy. Na przykład pośpiewać sobie
z Edytą Górniak, prawda? Przecież no nikt by nawet się nie śmiał odezwać przy niej. Ja też na początku. Było tak. Ale później, jak już jakby dalej w las i dłużej już pracowałyśmy, to coraz bardziej się otwierałam i nie wstydziłam się już przy niej śpiewać. Więcej, bardzo lubiłyśmy ze sobą śpiewać. Z Jusią Styczkowską uwielbiamy śpiewać na głosy. Przy niej się w ogóle nie wstydzę i śpiewam ile w lesie, bo po prostu już długo się przyjaźnimy. Więc tak naprawdę moje marzenia z dzieciństwa i moja dzisiejsza pasja, która jest też realizacją marzeń, idealnie się ze sobą składa. Dlatego, że czasem mówię, malując, pokazując to, co robię, swój makijaż kursantkom, mówię, makijaż lubi, jak w muzyce, długie ruchy, długie dźwięki. Uh-huh. Prawda? I zamiast ciapać i wykonywać nerwowe ruchy, które wprowadzają nerwowość, tak. Długie ruchy uspokajają. Tak jak w muzyce. Piękne, długie dźwięki, od razu jest przyjemniej, prawda? Także można by powiedzieć, że to są jakby skrajne zawody artystyczne, bo tu używasz strun głosowych, a tutaj rąk. Tak. Ale myślę, że jedno z drugim można wspaniale połączyć. I dzisiaj spełniam się jako wizażystka, ale nigdy nie przestałam być piosenkarką. Może tak. Co lubi pani śpiewać? Co lubię śpiewać? Acid jazz, smooth jazz, w ogóle jazz. Bardzo lubię bluesa. Lubię sentymentalne piosenki, stare sentymentalne piosenki. Bardzo lubię piosenki na przykład Krystyny Prońką, tak? Bo ona zawsze była taką moją idolką niedoścignioną, więc starałam się w szkole muzycznej jak najwięcej jej piosenek śpiewać, żeby ona mi jakoś łatwiej przychodziła w tym śpiewaniu. Ale tak naprawdę lubię śpiewać różną muzykę. Nie ogarniam tylko disco polo i metalu. To już jest too much trouble dla mnie. To już jest za ciężka sytuacja. A czy moglibyśmy prosić panią o taki mini koncercik, tak? Co ja mogę państwu zaintonować tutaj w Holandii? Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle co nic. Nagłe i szybkie serca łopoty, kto by tam nie znał ich. Pięknie, naprawdę to tak musi bez być. Bez próby to tak będzie państwo. Bez rozgrzania gardła, dlatego tym bardziej jestem zaszczycona. Kobiety lub też mężczyźni, bo też mamy mężczyzn wizażystów. Czy to są dusze artystyczne, czy bez tego artyzmu w duszy można też zostać dobrym wizażystą? Wydaje mi się, że nie ma, jeśli chodzi o artyzm i sztukę w sobie, nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Uh-huh. Powiem więcej, często mężczyźni jako wizażyści są bardziej delikatni od kobiet. Natomiast rzemieślnicy są to często ludzie, którzy nie mają tej iskry Bożej, ale tak ciężko pracują. Tyle wkładają to w to zaangażowania, pracy, chęci, miłości, rezygnacji z wielu rzeczy, inwestują dużo więcej pieniędzy, inwestują w siebie, rezygnują nie wiem, z wakacji, z przyjemności, żeby odłożyć i pójść na przykład na warsztaty, chociażby do mnie, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Po prostu dużo bardziej pracują i dzięki temu mogą czasem osiągnąć więcej niż ci artyści. Bo artyści mają to do siebie, że mają troszeczkę lenia, bo przecież już umieją wszystko, albo mogą osiąść na laurach, prawda? Tak. A rzemieślnicy będą dłubać dotąd będzie dłubała, tak będzie dłubała, aż wydłubie, aż jej się uda. I dlatego cenię bardzo sobie jednych i drugich. W zawodach artystycznych tak jest. Jak wyglądało to pani
Samonauka. Czy korzystała Pani z jakichś podręczników, czy były to kursy? Jak wygląda taka droga samouka? Droga samouka jest po ciężkich wybojach, tak naprawdę. Dlatego, że w czasach prehistorycznych, w których zaczynałam, czyli na początku lat 90., to były czasy, kiedy tak naprawdę były w Warszawie dwie szkoły charakteryzacji i to nie były szkoły wizażu, tego nie było kiedyś. Było dosłownie kilka makijażystek wtedy, które się wyróżniały i które były cenione wśród klientek po prostu, tak? I jedna się uczyła w Londynie, druga się uczyła w Paryżu, trzecia się uczyła w Amsterdamie właśnie, a ja nigdzie. Nie mam żadnego kursu, żadnej szkoły, nic. Jak to wyglądało? Otóż myślę, że w dużej mierze zawdzięczam to temu artystycznemu genowi mojego dziadka, Władka, który zresztą miał naprawdę ułańską fantazję. Pięknie rzeźbił. Był bardzo, bardzo precyzyjny, rzeźbił nawet tło. Więc myślę, że po nim mam ten gen. Ale to była dosyć długa droga, bo wydaje mi się, że przez ten czas, kiedy weszłam w ten światek, przez to, że miałam kompleksy właśnie takiego niedouka, chłonęłam wiedzę bardzo z zewnątrz, od moich koleżanek. Ja chętnie za darmo przychodziłam do nich, żeby im robić podkłady, modelkom na przykład. Chłonęłam wszystko, co one robiły. I do tego jeszcze dochodzi fakt, że pracowałam jako makijażystka w różnych gazetach, nie wiem, Twój Pies, program TV, Tina i takie drobne gazetki, które, dzięki którym tak naprawdę poznałam normalne kobiety, normalne klientki i na nich muszę powiedzieć, na nich się po prostu nauczyłam malować. Więcej, ja od początku czułam podświadomie, że nie mogę pokazać, że ja czegoś nie umiem. Dlatego, że zauważyłam dosyć wcześnie, że ważne jest to, jaką razem mamy wibrację, aurę. Jaką mamy aurę. Jeśli ja zauważyłam, że jeśli klientka się przez moje zachowanie i mój dotyk i moje ruchy czuje się pewnie, to od razu czuje się bezpiecznie. Jak ona się czuje bezpiecznie, to ja od razu się też czuję spokojniejsza. Więc jeśli jest do tego odpowiedni grunt, tak, czyli atmosfera, którą ja trochę narzucam, ale jej się to podoba, to w tej atmosferze przychodzą same rzeczy do głowy. Na szczęście makijaż to nie tatuaż. Możesz przytrzeć, natrzeć, wytrzeć, tak. Dokładnie. Jeszcze to w odpowiedni sposób podać i nawet jeśli ci się nie uda, to przecież możesz to poprawić, prawda? Największą zmorą przez wiele lat była dla mnie kreska. Jak pani chciała, żebym ja zrobiła jej kreskę na oczach, to już miałam zimne poty na plecach. Myślę, że jest to zmorą wielu kobiet wciąż. Tak, no więc właśnie o to chodzi. Dopóki jej nie rozłożyłam na części pierwsze tej kreski i nie rozkminiłam ją i nie rozgryzłam, była dla mnie horrorem. To trwało dosyć długo. Ale podświadomie czułam od samego początku, że nawet jeśli nie wiem, jak mam to zrobić, to ja muszę to zrobić. Co? Kreska ma mnie rozwalić? Co ja mam na zawał paść przez tą kreskę? Uda mi się, chociaż nie wiem co. I wiecie co Państwo? To jest tak, że jak masz takiego kapitana w głowie, któremu sobie wmawiasz, uda mi się, dam radę, uda mi się, to ni z tego, ni zewego udaje się. Udaje. Miałam o tyle szczęście, jeśli chodzi o moją tą karierę zawodową, że miałam około 3 lat na to, żeby nauczyć się podstaw i najważniejsze rzeczy w makijażu. Później przydarzył mi się program Idol, który był programem, w którym było widać makijaż, że jest inny. Wcześniej te makijaże były traktowane tak po macoszemu w telewizji, tam trochę szarości, trochę brązików, rusztusz i już, prawda? A ja na szczęście miałam w Idolu przyzwolenie, a wręcz nawet
przykaz? Może nie przykaz, ale no raczej pozwolenie na to, że rób co chcesz. Więcej, ja i Leszek Czajka, który robi włosy, my najpierw robiliśmy metamorfozę właśnie, make-up, włosy, a później dopiero była stylizacja, czyli trochę odwrotnie. Ale przez co ja mogłam szaleć po prostu, tak, jak szalona. Otworzyć się. Mogłam się otworzyć, mogłam robić co chciałam. Tak naprawdę inspirowała mnie fryzura, osoba, którą malowałam, mhm, tak, bo to jest podstawa, najważniejsza rzecz, i jej piosenka, i jej interpretacja. Więc ta moja muzykująca dusza zawsze mi pomagała w tym, żeby odpowiednio dobrać makijaż do klientki. Żeby makijaż poniekąd też trochę był narratorem. Tak? Że kiedy śpiewamy jakąś bardzo mocną, rockową piosenkę, to wiem, że mogę zrobić ciemniejszy makijaż, bo wtedy to wszystko jest jakby podbite takim sexy lookiem, prawda? Tego kota. I właśnie o to chodzi. Żeby tak to rozumować, tak to postrzegać. Szerzej, bardziej globalnie. Nie klapkowo. Tak, tak, tak i tak. Czyli wchodzimy znowu w najważniejszą rzecz. Nie trzymać się zasad, bo one są potrzebne jako wachlarz możliwości, ale nie jako wyznacznik. Mhm. Im bardziej się uwolnisz od zasad i od przykazów, tym fajniejsze rzeczy będziesz tworzyć, bo będziesz miała wolny umysł. Tego właśnie uczę dziewczyn na warsztatach. Tą wiedzę im przekazuję właśnie. Od czego... No. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze, bo tak mi się po prostu tak świetnie miło, gada. Tak miło nam się rozmawia, naprawdę. Ja chciałabym bardzo podziękować. Mam nadzieję, że to jest pierwsze, ale nie ostatnie. Tak. Bardzo podobały mi się też pani warsztaty. Z tego co wiem, dziewczęta też były bardzo zaszczycone. Bardzo miło. Pozytywnie naładowane. Dlatego jeszcze raz dziękuję i zapraszam, mam nadzieję, na kolejne kursy, kolejne warsztaty. Super. Myślimy o warsztatach drugiego stopnia, czyli o warsztatach praktycznych, gdzie dziewczyny będą malowały pod moim okiem. To jest super rzecz, bo wtedy mogą jakby skonfrontować swoje umiejętności z tym, co ja im przekazuję, prawda? Także mam nadzieję, że się uda i oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Aleluja. Pięknie.